Ginęła dokładnie za moimi plecami dziewczynka na przejściu dla pieszych i od 2009 roku, 13 stycznia jestem w drodze. Jeżdżę i rozdaję odblaski dla dzieci poza terenem zabudowanym. Jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać, mam prośbę, żebyśmy zeszli ze ścieżki rowerowej, bo chciałem zobaczyć, czy to zauważycie. Dostałem strój rowerowy z Bełchatowa, ze sklepu rowerowego. Teraz mam przyszybkę całą załadowaną odblaskami. Z firmy odblaskowych, które produkują znaki drogowe, jeżdżę w zimę. W zimę jest bardzo dużo lodu pod śniegiem, gdzie nie zawsze są drogi posypane. Uwierzcie mi, jadę 8 km od domu, jedzie dziecko 12 lat, bez żadnej kamizelki, bez oświetlenia. Zatrzymałem to dziecko i mówię do dziecka, gdzie masz rodziców, gdzie masz światła, kamizelkę, cokolwiek. Przeprowadziłem go do domu, a rodzice, co usłyszałem od rodziców, nie chciałem tego wypowiadać przed kamerą, bo to nie jest nic miłego. Chciałem podziękować też Sylwestrowi Mazurkowi oczywiście, dzięki któremu się to wszystko zaczęło. Wykupiłem domenę odblaskowyanioł.pl. Założyliśmy bloga, dzisiaj go już stawiamy na serwer. Naprawimy mu tą przyczepkę, wyspawamy to, co tam trzeba, dokupimy koła i tak dalej. Ale szkoda, żeby Maciek tak piękną akcję, którą prowadzi i z taką ogromną determinacją, żeby to miało tak mały skutek. Po prostu muszę skrzyknąć grono ludzi pozytywnie zakręconych i żeby to trwało dłużej niż kilka dni. Nie robię tego dla siebie, ani dla was, tylko robię to dla nas wszystkich.